Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej sądzie ulicznej. Tym razem radomszczan i osoby odwiedzające Radomsko pytaliśmy o to, dlaczego warto brać udział w wyborach. Uważam, że to jest nasz obowiązek iść na wybory. To od nas będzie zależała przyszłość kraju, w którym żyjemy. O tym, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy nie musieli myśleć ciągle, że coś złego na nas czyha. Żeby nie było tej nienawiści między ludźmi. Żebyśmy umieli docenić każdy dzień, który przeżyjemy w szczęśliwej, wolnej Polsce. Trzeba iść na wybory. A dlaczego ci ludzie, niektórzy nie chodzą na wybory, mówią, że ich głos, a jeden głos to i tak nie ma znaczenia? Jest to, myślę, że ludzie tak myślą, że ten jeden głos to nic nie znaczy, ale to nie jest prawda, ponieważ każdy głos na wagę złota, nawet może tak być, że tym jednym głosem ktoś wygra te wybory, więc to od nas wszystko zależy i musimy iść, to powinien być obowiązek, uważam, tak jak w niektórych krajach, powinien być obowiązek pójścia na wybory. A powinniśmy też brać to jako nasz przywilej, jak na coś, że możemy w ogóle głosować, powinniśmy się z tego cieszyć? Ale oczywiście, uważam, że to jest jak gdyby w naszych rękach leży nasza przyszłość, więc to jest nasz przywilej. To powinno nas motywować do tego, że to od nas zależy. A niektórzy uważają, że nie mają na nic wpływu. To jest nieprawda. Po prostu dlatego później niech nie narzekają, tak? I nie myślą źle, że coś się dzieje złego, tak? To jest też ich wina, że do wyboru się nie idzie. No, szczególnie zachęcam młodych ludzi, idźcie na wybory. Polak każdy powinien chodzić. No bo to co, jak my wybierzemy, to tak będzie, a później będzie, żeby nie mieć pretensji później do kogoś, że nie głosowałem. Normalna rzecz. A wiele osób tak robi, nie chodzi na wybory, tam narzeka. No wie pani, to ja innych nie będę rozliczał, to już jest jej sprawa. Każdy odpowiada za siebie. Ja tak mówię, jak jest niestępczył, bo jak inaczej może być? Nie może. Każdy za siebie odpowiada. Jaki głos odda, jego sprawa, jak. A czy będzie żałował, czy nie, to jego sprawa. Powinno się chodzić na wybory, to obywatelski obowiązek jest, żeby na wybory chodzić. No. Obojętnie za jaką opcją się głosuje, ale iść trzeba. Powinno się chodzić na wybory, żeby wybrać dobrych posłów, dobrych parlamentarzystów, no i żeby było lepiej. W sumie warto chodzić na wybory, no bo to my decydujemy, kto, że tak powiem, w tych wyborach wygra i kto będzie, że tak powiem, decydował o naszej przyszłości. Myślę, że to obowiązek każdego obywatela i jest to bardzo ważne, żeby każdy obywatel, który skończył 18 rok życia, szedł na wybory i głosował, bo myślę, że każdy głos się liczy. Wydaje mi się, że to jest mój obowiązek. Jako Polki, bo szanuję, bardzo doceniam, że mieszkam w Polsce. Trzeba chodzić, głosujemy zawsze, tak? Tak. Mówić na kogo? No nie trzeba zdradzać tego. No na pewno nie napisz. Proszę powiedzieć, dlaczego niektórzy zostają w domach i nie idą na wybory? Nie wiem, pani nie ma pojęcia. Może się nie interesują polityką i nie interesuje ich. Albo uważają, że od nich nie wszystko zależy. Także po to iść, jak i tak zrobią swoje. Mówi się, że każdy głos jest ważny? Oczywiście, jak najbardziej. I dlatego zawsze jesteśmy na wyborach. Każdy głos się liczy w tym roku. Ja uważam, że trzeba chodzić na wybory. Każdy Polak ma prawo chodzić, ma głos swój i tak. A dlaczego tak jest, że niektórzy wolą zostać w domu tego jednego dnia na kilka lat? No to nie wiem w ogóle, czy im nie zależy na losach Polski dalszych, czy w ogóle, no nie wiem dlaczego.